Podobno tak. A skąd wiesz? Rodeusz uważa, że on jest przegrańcem. Przepowiednia. Przepowiednia? Rodeusz dużo rzeczy mówi. Ja mu wierzę. On mnie bije. Agencie Popo, doganiam grubaska. Agencie Popo. Agencie Popo. O ja pierdolę. Uciekł kulaniec. JD na czacie. Kto to jest? Co? Co to jest tryniczek? Spadaj, nie gadam. Mój Boże. Co do kur... Halo? To ja. Ale kto? Fotowoltaika, kurwa. To ja, Rodeusz. Ścigają cię agenci. Musisz uciekać. Słuchaj. Jacy agenci? O czym ty mówisz? Gdzie ja mam uciekać? Jeśli chcesz poznać świat, w którym żyjemy, to rób co ci mówię. Jeśli chcesz mieć umieszczoną w sondę w dupie, to możesz dać się złapać. Dobra, pierw skręć w lewo, później obok Kizersa w prawo. Schyl się koło lodówki z lodami. Na prawo od Sycyliany, szybko mijasz GPS, teraz do... O, to lód Loda! Halo, czajnik? Słyszysz mnie? Halo? Dzień dobry, tu Klara Sobieraj. Ja dzwonię z działu wsparcia ekologii. Obserwujmy pana od dawna, panie Sebastianie. Widzi pan, my wiemy o panu wszystko. W jednym życiu jest pan spokojnym młodym człowiekiem. Wyrzuca śmieci, robi zakupy, opuszcza klapę, masturbuje się pan codziennie. Nie codziennie, co drugi dzień. Codziennie. No dobra. W drugim na to życiu przybiera pan postać osobowości internetowej, zwanej Czwinik. Czajnik. Czujnik? Czajnik. Jest k***a napisane Czwinik. No nieważne. W życiu tym jest pan radosnym, ekstrawertycznym, kradnącym pomysły od niejakiego pana bestii człowiekiem. Otacza się pan grupą niebezpiecznych dla systemu osobników. Są moi przyjaciele. Nie przejmuj się, ci też cię scholakują. Kontaktował się z panem niejaki Rudeusz. A, wiem, taki mały, gruby i rudy, no nie? Tylko rudy. To nie znam. Agencie Popo, sonda w dupę. O nie, on to przewidział. Czyli jednak kontaktował się. Piękna, młoda, ostatnie nadzieje białych. Gdzie ja jestem? Nie pytaj gdzie, a kiedy? Kiedy ja jestem? Przecież to pojebane. Wydaje ci się, że jest rok 1999, ale jest 2022. Aha, czyli nic się nie zmieniło, tak? No nie. Czemu mnie tak dupa boli? Musieliśmy wyciągnąć ci z tyłka sondę. To też. Zapewne jesteś ciekaw, czym jest Algorytmix. Nie, nie bardzo. To ci opowiem. Algorytmix to bezduszna maszyna, która od lat podsuwa ci reklamy, gdzie się da, przed twoje oczy. A nie wystarczy adblock? Jezu, kurwa, no nie psuj fabuły, dobra? To nie takie proste. Jesteśmy podłączeni pod Algorytmix. Masz do wyboru dwie pigułki. Czerwona, odłączamy cię od Algorytmixa i pokazujemy ci świat prawdziwy, jak wygląda w rzeczywistości. Niebieska to... Niebieska to pewnie zostaje tu, gdzie jestem. Nie, niebieska to to samo, ale przy okazji się posrasz. Wybierz niebieską. Niebieską wybierz. Shopi? 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 Gdzie ja jestem? Znowu. Jesteś na naszym statku.
poznaj całą ekipę. Ja jestem Rudeusz, Triniczka już znasz. To jest Take Fun, nasz pilot, odpowiedzialny za kierowanie naszym statkiem, najbardziej rozsądny. Ten to Multi, nasz ogniomistrz, świetny strzelec, odpowiedzialny za puszczanie muzyki na statku. A ten? A ten to Konopski, szef wywiadu, rozpracowania przeciwnika i researchu. A, to ważny. Najważniejszy. Ta, szkoda tylko, że od 2 tygodni kręcimy się w kółko. To nie moja wina, ta dziewczyna mnie okłamała. Miałeś k***a sprawdzić Google Maps. Dam ci 2 dychy, jak zrobisz to za mnie. Co? Zajebie! Zastanawiamy się, czego nie zabić. Rozumiem. Chodź, podłączymy cię, pokażę ci, jak działa Algorytmix. Ale jak wy chcecie mnie podłączyć? Wypnij się. Czemu? A masz z tyłu głowy jakieś dziury? Nie. To wypinaj się. Treningowy. Poczekaj, wgramy coś fajnego. Przejrzymy historię. Zapomniałem wyczyścić. O, jest! Algorytmix to system, który ma za zadanie wyciągnąć z nas energię życiową. A w zamian karmi nas reklamami, sponsorowanymi postami, filmami z TikToka, postami z tanskiego Twittera. Algorytmu pilną agenci, bardzo potężna siła, zrobią wszystko, by nas zniszczyć. Wszystko? Wszystko. Nawet będą donaty wysyłać, bylebyśmy nadal żyli w Algorytmixie. Są jeszcze strażnicy, którzy atakują nas w prawdziwym świecie. Tych już odłączonych. Okej, a co mi do tego tak ogólnie? Czajnik, jesteś naszym przygrańcem. Kim? Tak, mówi przypowiednia. Jaka przypowiednia? Zobacz, nawet twój nick, Czajnik, to anagram do znaki. Znaki? A gdzie J i C? Słuchaj, J, C będzie, jak się nie zgodzisz. Rozumiem. Multi, wyciągnij nas i podepnij pod prawdziwy Algorytmix. Musimy spotkać się z wyrocznią. Robi się. To tu, musisz sam tam wejść. Halo, jest tu kto? No siema, każdy chce być jak wyrocznia. 160 kilo wiedzy, jebać chude siksy. Aha, no, kazali mi przyjść. Rudeusz, widywali się napakami. To znaczy? Nie jesteś wyjątkowy. Nie? Nie, musi się stać coś wyjątkowego, byś się zmienił. Ale co na przykład? Na przykład muszą zniknąć oceany, wszystkie drzewa uschnąć, mały rudy chłopiec cię pocałować, albo bokser schudnąć. O nie. Jesteśmy zgubieni. Koniec audiencji, junior. Wypad od Mama City. Kolejka jest. Że niby kto jest następny? Szo, chudy plepsie! Boginie muszą porozmawiać! Czajnik, uciekaj! Ja ich powstrzymam! Aż kupiłem! Słynny Rudeusz! Słynne jajo! Nie uchronisz go, Rudeuszu! To tak dupę młodego spinasz! Jeden wyraz, Rudeuszu! Subskrypcje! Złapali Rudeusza! O nie! Ktoś musiał was zdradzić i kogoś, a dokładniej agentów poinformować o tym, że tam dokładnie o tej godzinie w tym danym miejscu będziecie. Cholera, kto to mógł być? To musiał być ktoś z was. Dlaczego to zrobiłeś? Co, ja? No co ty? Ja nie miałem powodu. Chcesz nowego tisika za pół ceny? Ja mam twoją koszulkę. Tak? Jebie moczem. No dobra, ale co z biednym Rudeuszem? Nie taki biedny. Coś tam zarabia ze streamów. Kurwa, ratujemy go czy wyjebane? Przegranie z nich idzie. U wyroczni był, pewnie wie już wszystko. A tobie Multi co wyrocznie przewidziała? Że szczerze to mnie nie zna i mam niespełnione marzenie o byciu raperem, a szczekam coś na temat jej muzyki. Że jeżeli kiedykolwiek osiągnie taki sukces jak ona, to będę miał prawo do komentowania innych muzyki, a na razie niech odnajdę siebie i zacznę robić muzykę, bo to gówno, co ja sprzedaję, nie stało nigdy obok muzyki. Grubo. Albo wodowo. Cysterna pełna żarcia. Gdzie? No dobra, panowie, ja wchodzę do Algorytmixa jeszcze raz i odbijam Rudeusza. Idę z tobą. Co ja cię będę ściemniał, mój ty rudy kolego? Męczę się tu już trochę... Potrzebuję przestrzeni. Jedź nad morze. Morze? Do Stegny, nad polskim morzem, na plażę. Na plażę, do Stegny. Ciekawe. Agencie Ksajo! Nie przerywaj, Ponczusiu. Próbują go odbić. No to zrób wszystko, by ich odbić od tego odbijania.
Ała, kurwa, rzeczywiście! Dysk mi wypadł. Jesteś tylko youtuberem. Agent przed! Helikopter, helikopter! Parakoper, parakoper! Multi, musisz znaleźć mi inny paczkomat. Jest kilka ulic dalej. Umiera. Nie fika się do Xayo. Czajniczek! No i po herbacie. Ojej, no patrz jaki pech. Skąd on wiedział? Ja zawsze wierzyłem w ciebie. Szybko, zróbmy coś. Ale co, prosiaczku? Nie wiem. Wszystko, co możemy. Pocałuj go! Da, pocałuj go. Co? Ślinek! Pocałuj go! To niemożliwe. Też chciałbym, by ktoś mnie tak kochał. Zawsze wiedziałem, że jesteś naszym przegrańcem. Ja też. Co ty pierdolisz? Na serio, sprawdź sobie mój sklep. Od tygodnia mam nową kolekcję koszulek. Rudeuszu, możemy go zabić? Ja mogę! Kill, kill, kill! Nie możemy. Przepowiednia mówi, że może się jeszcze przydać. Kapitanie Mergani, kapitanowie Rock i Borys, kapitan Pago. Pani kapitan Versov, potrzebujemy waszych statków do obrony kopalni, ostatniego miejsca, gdzie odłączeni są bezpieczni. Niestety strażnicy algorytmiksa są już blisko i lada chwilę mogą zacząć kopać! Kapitanie Wpadka, możecie liczyć na mój statek i moją załogę. Statek Czarna Mandura będzie bronić Wieliczki. No nie wiem jak Borys, ale nasz podcastek też będzie broni odłączonych, co nie Borys? No nie wiem Remigiuszu, myślisz, że nam to się opłaci? A tak, tak, masz rację, nie pomyślałem tak o tym. Niby nas potrzebują, ale gdzie w tym wszystkim my? Ciekawe spostrzeżenie, niby nas potrzebują, tak masz rację. Powinniśmy to przegadać. Musimy to przemyśleć. O ja pierdolę, dobra, to se przegadajcie. Tak. Mój statek będzie bronił kopalni, możecie zawsze na mnie liczyć. Dziękuję, pani kapitan! Mój statek jest różowy. Fajnie. Zresztą, mój statek to jest bardzo mocny. Okej. Okay. Bo on to jest ze stali. Wow. No, kutej stali. A jak się nazywa? Kutasowa. No dobra. Niestety nie możecie liczyć na naszego nabuzowanego chujozora. Bo? Sro, musimy udać się do wyroczni, jeszcze raz jej pokazać przegrańca. A co on? Czyrak na ręce, by tak z nim łazić? Czyrak, czajnik! Ty naprawdę wierzysz w te przepowiednie? Trzeba mieć plan B. I płatki Yammers. Ja jadłem te płatki. To widać. Postanowione, przybędziemy do was najszybciej jak się da. Witaj. Pewnie zadajesz sobie pytanie, czemu wyglądam inaczej? No, zmieniłaś... łeś się. No i po co te zaimki? Strasznie nieprogresywnie. Co się stało? Wgrali mi patcha i z grubej Mama City zmieniłem się w leśnego dziada. Czego nie rozumiesz? Jesteś programem, częścią algorytmiksa. Jak mam ci zaufać? Musisz iść do źródła, do jednostki głównej. Tam prowadzi droga przegrańca. Ale co jeśli zawiodę? To chuj bombki strzelił. Znajdź klucznika. Kogo? Misia Gogo. Klucznik was przepuści. To gdzie znajdziemy klucznika? Przetrzymuje go program TAD. TAD? Tak. TAD? TAD. Dobra, teraz idę, bo czuję w kolanie coś mnie łupie. Chyba ktoś skama na Insta puścił.
Pan Sebastian. Agent Bajojaju. Muszę panu podziękować. Ale za co? Po tym zdarzeniu, jak pan mnie pokonał, coś się wydarzyło. Odłączyłem się do Algorytmixa, teraz mam dodatkowe możliwości. Agent Xero? Śmieszek. Można by powiedzieć, że tworzę własne Industries. A! Oła! A masz! Patrzcie tam! Franio ma więcej widzów na live'ie! Cześć! Ja jestem Tuman Azbest Dziadowy i będę z wami rozmawiał. Wiem, po co przyszliście. Nie oddamy wam klucznika. Aha, no to wracamy. Posłuchaj! To ty posłuchaj. Oddamy klucznika, jak uda wam się jeden challenge. Ale najdroższa nie... Zamknij ryj! Tak jest! Jaki to challenge? To challenge najtrudniejszy na świecie. Nie możemy im oddać klucznika! Ała! Znaj swoje miejsce, psie! Już znam. No więc, będziecie musieli Zesrać się? Zgnieść między udami. Araba? Arbuza. Tylko tyle? Nikomu to się jeszcze nie udało. Ale po co program komputerowy miałby rozpierdalać arbuzy nogami? Ja nie rozumiem. Te, pytał cię ktoś o coś, młody? Tryniczek, do dzieła. Gdzie jest klucznik? Przyprowadzić klucznika! No co? Ciężkie czasy bez ekipy. Mówiłem, żeby im go nie dawać. Jeszcze jedno słowo, a cię rozjebie jak gnój po polu. Rozumiem. Mamy go, idziemy. Szybko, ja i Tryniczek ich trochę zatrzymamy. Ty i klucznik musicie dostać się do źródła. Czyli gdzie? To tu. Tylko przegraniec może się tam dostać. Tylko przegraniec może wejść do źródła. Kim jesteś? Jestem architektem. Architektem czego? Pałacu Kultury. Kurwa, no architektem Algorytmixa. Rozumiem, że wiesz o nim najwięcej, tak? Co ty pojebocie? Nikt tego już nie kontroluje. Jak to? Ostatnio jak oglądałem filmiki, wyskoczyła mi reklama szmaty do mycia kibla, a tuż potem filmiki z fagatą. No, trochę tak z dupy, nie? Przyszedłem tutaj, bo... Przyszedłeś tu, chłopcze, bo ci kazali. No, racja. Czego chcesz? Chcemy pokoju. Wytrzeźwień? Chcemy, by strażnicy przestali atakować odłączonych. Niemożliwe. Algorytmix ma wyjebane w was niczym dubiel w książki. Pomożesz nam pokonać system, czy nie? Ja? Ja nie mam czasu. Muszę zduping zrobić. Chyba spiżdżing! Ale możesz polecieć do głównego odbiornika i tam spróbować go wyłączyć. Strażnicy bez informacji szybko się pogubią. Okej. Okay. Ale będzie to się wiązało z ogromnym poświęceniem. Jesteś gotów na nie? Tak. Tak, chyba srak! Weź ten oto artefakt, pomoże ci w ostatecznej walce. Co to? To rękawice MMA wielkiego wojownika. To w nich walczył? Mariusz Pudzianowski? Marcin Najman. Słuchajcie, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse wszystkich uratować, musi wydarzyć się jedna rzecz. Gala Fame MMA? Co? Nie! Nagrywamy plecak 2? Zabijamy Konopskiego? Malujemy paznokcie? O, to ciekawe! Nie! Muszę wziąć jeden ze statków i polecieć spróbować włączyć system u samego źródła. To misja samobójcza! Niech leci, debil. Lol. Tak mówi przepowiednia. Taka jest ścieżka przegrańca. Jak dokładnie brzmi ta cała przepowiednia? Nie mogę ci powiedzieć, usłyszałem ją od wyroczni. Mi przepowiedziała, że będę bogata dzięki własnej ciężkiej pracy. Mi też przepowiedziała, że będę bogata dzięki czyjejś ciężkiej pracy. Jesteśmy takie same! Tobie co przepowiedziała? Żeby to miał jakieś nitro w życiu? Nie wiem, chyba chodzi o Discorda. Biorę statek. Moja kutasowa jest twoja. Idę z tobą. My lecimy do bazy. Pomożemy w walce ze strażnikami. To
tutaj. Teraz trzeba go wyłączyć. Tylko jak? Może ten przycisk off coś nam da? Może? O nie! Ten system naprawdę się skurzył! Tryniczek go! Wyłączyli! Wow! Ale tryniczek nie żyje! Ojej, jaka szkoda! Rudeuszu, pozwól! A przepowiednia? Dobra, jeb przepowiednie! Gdzie jestem? Panie Sebastianie, czas zakończyć to wszystko. Zgadzam się. Mowę końcową zapisałem sobie na kartce. Pozwoli pan, że ją przeczytam? Nie. Zakończymy to w jeden możliwy sposób. Walka? Challenge. Ostateczny challenge. Kto wygra tę konkurencję, wygrywa całą grę. Przegrany odchodzi z niczym. Nasi uczestnicy będą musieli zadać się w kole. Kto wyjdzie z koła pierwszy, odpada. Przegrańcu, wierzymy w ciebie. Puk, puk. Puk, puk. Kto tam? Tam. Co tam? Hipopotam. Chwila. Czy on właśnie... Tak! Wyczarował Patronusa w postaci hipopotama! No trochę tak, jakby się fabuły najebały. No i jak tam? Wyłączyli. Beka z nich. Udało nam się! Udało! Co ci się udało, tygrysku? Wyłączyliśmy system! Trochę ci to zajęło. No, nie wiedziałem, że mam takie umiejętności. Nawet latać potrafisz. Co? Od kiedy? Po tym, jak cię rudy prosiaczek wskrzesił. Co? Wow! Mega! Mówiłeś im? Co? O routerze. Że wystarczy zrestartować i wszystko zacznie się od nowa? No. No nie. Lol. Co dalej? Jebniem format C i lecimy od nowa z nimi. A co z tobą? Nie wiem. Chyba jakiegoś OnlyFansa założę. Spokojniejsza robota niż te przepowiednie. Sosna. To też jest sosna. I to też. Sosna.